Halo, halo, dzień dobry ludziska, hej, no Janu z tej strony, witam was gorąco i zapraszam na trzeci odcinek z kampanii Egiptem Faraonów w modyfikacji Age of Bronze do Roma II. Zobaczcie, jakie wspaniałe słonie się pasą na naszych terytoriach. Też tak patrzę na te palmy i trochę te grafiki wydają się być oddali kiczowate. Też myślałem na początku, że to jest w ogóle grafika 2D, ale jednak zaskoczyłem się, otóż widać, że normalnie są to tekstury 3D. No i tak, mamy sytuację nieciekawą, mianowicie w tej osadzie niestety występuje bug, który nie pozwala nam werbować jednostek. Nie wiem dlaczego. Tu normalnie byłem w stanie to zrobić, ale tutaj, jak wcześniej widzieliście, po prostu się nie da. Przez co jestem ograniczony, bo mam wyłącznie łuczników i jeszcze oddział klubmenów, no i rydwany, co jest, sądzę, że naprawdę wysoce problematyczne. Dlatego strategią moją myślę, że będzie zostanie w osadzie i postaranie się tutaj na miejscu wybicie jednostek wroga, a potem odbicie osady, bo to muszę odbić najpierw. To mogę na razie olać, dlatego że tu jest werbunek, a ja nie mogę walczyć łucznikami, potrzebuję mieć armię regularną, z piechotą, z rydwanami. Wtedy mam dopiero szansę zrównać z ziemią kuszytów. No i też rozwiązałem problem, dlaczego nam nie działały te festiwale i te eventy tutaj. Otóż nie wgrywajcie modyfikacji Bigus Better Campaign Camera, bo ten mod ingruje w skrypty. Napisałem na Discordzie autorów, dlaczego to może mi nie działać. No i zapytali mnie o submody, których używam. Właśnie wymieniłem między innymi ten i od razu powiedział, że mod na kamerę to nie są kompatybilne z modami, które mają skrypty, no bo wtedy krzaczą. Na szczęście nie ingeruje to w dalszą kampanię. Otóż teraz już wszystkie skrypty działają. Już to też zweryfikowałem, a więc jest dobrze. Jedyne, co nas tam minęło, no to eventy najczęściej nieprzyjemne związane z wylewem Nilu. To tak, na razie tu niczego nie werbuję. Może sobie jakiś właśnie event odpalimy. Co my na to? Spróbujmy odpalić jakiś event. W ogóle ci są bardzo wkurzeni, bo to chyba i przywódca zginął w bitwie, bo jest i tak? Jest minus 46. Fucking hell. Tak, to ich przywódca zginął, najgorzej. No dobra, możemy tak, szukać jakiegoś partnera handlowego, możemy wysłać ekspedycję w celu odnalezienia innych kultur oraz egzotycznych dóbr, no i też zorganizować festiwal religijny. Powiem tak, obecnie by się to bardzo przydało, więc no, zorganizujemy sobie to, zobaczymy, co się wydarzy. No i co? Czekamy pewnie turę dwie, aż to zatriumfuje. A tymczasem zerknijmy jeszcze w dyplomację, no i kończymy turę. Bardzo mnie cieszy sytuacja, że z Kanna mamy takie przyjazne relacje. W ogóle nie mogę się doczekać podboju Mezopotamii, podboju Hetytów, wiecie, te wszystkie frakcje mają unikatowe oddziały, no to będzie cholernie klimatyczne. Jednak zdecydowanie nie czekam na inwazję ludzi morza, bo wiem, że to będzie nieprzyjemne, bo ludzie morza mają no, mega opancerzone jednostki, a moi łucznicy trochę mogą mieć z nimi problem, więc dopiero będę sobie w stanie... Ej, właśnie wpadłem na fajny pomysł. Kurde. Wpadę na zarąbisty pomysł, tylko dokończę, co mówiłem. Dopiero moja regularna piechota będzie w stanie sobie z nimi radzić. Tak myślę. Czy to nie jest według was sytuacja fatowa? Według mnie trochę jest. A więc czy nie lepiej byłoby zrobić krok w tył, czyli taki myk, by za chwilę zrobić dwa kroki w przód? I myślę, że to jest fenomenalny pomysł, bo tu mogę wyrobować normalne jednostki, więc cofnę się. No błąd popełniłem, że pozwoliłem to się zbuntować, powinienem jakoś się temu zradzić, ale no było minęło, więc to jest, czy jest mój następca już dorosły, bo chciałbym mojego następcę wysłać na front, żeby się podszkolił, ale nie ma. No to co, zróbmy sobie taki myk. Masz być na pewno rydwanem, szefie. I chcę tobą werbować sobie jakieś oddziały. No najtańsze oddziały to są łuczników na pewno. Klubmeni są też fajni, bo oni mają chyba te swoje pociski. A te pociski, no dużo naprawdę dają. Warto z nich korzystać. To tak, zrób mi teraz taki werbunek i kończymy turę. Ej, poważnie, wydaje mi się, że to jest świetna decyzja, że to zrobiłem. Bardzo, o kurde, amunia. Mamy atak. No bo to kurz sobie odbije. Z buntem się jakoś uporamy. I komu chcemy złożyć ofiarę? Amun-Ra. To mi, zobaczcie, zwiększy kulturę, bogactwo i zadowolenie. Anubis. Zwiększy mi bonusy militarne. Ptach. Strategiczne surowce, zasoby. I przemysł. Albo Ozyrys. No i to jest budowa. No wam powiem, że to się wydaje najlepsza Amun-Ra, bo trochę są gdzieś niepokoje, jakieś bogactwo. Dobra, zrób mi to, zawsze będzie część kasy. No i Tutmosis wróci do domu, mój faraon, pięknie. No i nasza protekcja wygasła i jest wysoka szansa na Civil War'a. Cholera jasna, niedobrze. Dobra, zrób mi tak, zwykłych włóczników, mogę mieć najemników, ale może poczekamy na to, aż oni podejdą. A więc na razie tu niczego
Chyba nie werbuję, bo no i tak ci się wydają słabi. Chcę tu na pewno sobie coś zwerbować. A więc mam was, no to na pewno teraz werbujemy 4 oddziału łuczników. Obowiązkowo, koniecznie, nie ma, że nie. No i jak bardzo jest szansa, że się pojawi ten bunt? Jest duża szansa, jest naprawdę wielka szansa i to jest minus 45%. Więc gdzie oni rządzą? W tym rejonie? Tak, tu rządzą. No to zmienimy sobie edykt. Co to jest w ogóle? Ta fakcja za śnieg był, nie mam pojęcia. Zmienimy sobie edykt na lojalność. I jeszcze bym sobie chciał im zapewnić awans, o ile mogę, nie mogę. A czemu nie mogę, to jest płatne? Nie, to jest darmowe tutaj, w tym przypadku fajnie. I to też mogę to samo zrobić, plus mogę wysłać dyplomatę na przykład do Sabejczyków. Może uda się coś fajnego zrobić, plus zawsze zyskamy na tym relacje, lojalność. No to tak, karmę utracimy, to na razie możemy sobie to zrównać z ziemią trochę, chociaż pieniędzy odzyskam, niech będzie. To też mogę zniszczyć, też sobie zniszczymy, odzyskamy pieniążki, a kuszyci będą musieli się rozprawić z buntownikami, też się trochę wybiją. A gdy ja zrobię armię normalną, gdzie będą ze 4 oddziału rydwanów i dużo łuczników, to tej armii nic nie powinno na pewno zatrzymać. Koniec tury. Zobaczmy, co będzie dalej. Też pisaliście, że ta chusta egipska nazywa się Nemes. No, liczę, że w końcu o tym zapamiętam, oby. No i failed diplomacy, zginął. Ja pizgo, naprawdę. Ale mam nadzieję, że to nie skutkuje przypadkiem... secesją, pokaż mi to, czy coś się tu zmieniło? Nie ma tragedii, dobra. Jeszcze jakbym zapewnił mi lojalność, byłoby wtedy już bezpiecznie. Mam w ogóle 5000, jest fajna, sympatyczna sytuacja finansowa. Dobra, tu będą te przedmieścia, ale ja to chcę oddać, a więc o to się nie martwimy. No i na pewno już tak, za dwa oddziały takie, do tego bym sobie chciał zrobić troszkę fajnych, normalnych włóczników. Tu... No to jest groźnie, tak? Mamy 20 żołnierzy, potrzebuję na pewno tych najemników mieć więcej, na pewno łuczników potrzebuję, ile mnie to kosztuje? No jeszcze was zróbmy sobie, włócznika może jednego, dobra, i garnizon tutaj na ten moment jest spory, większość żołnierzy się dobrze, odpowiednio zregenerowała. Czy już się ta technologia na zadowolenie ogarnęła? Tak, no to chcemy sobie pójść teraz dalej, by zwiększyć lojalność moich stronników. A czy to jest tutaj? To jest chyba w innej zakładce, no nie? No bo jeśli ja będę się w przyszłości jeszcze musiał męczyć z różnego rodzajami secesjami, no to na pewno to się dobrze nie skończy. Więc mniejsza korupcja, większe podatki w jakiś tam budynek, 9 tur, trochę długo się czeka, nie chcę. Olejmy to. Tu zaś widziałem, no właśnie, higiena. Może być fajna i świątynie Izydy. O, też pisaliście, że polska forma tej panienki, której nazwy wymawiać nie wolno, to jest Izyda. Fajnie. Będę z tego korzystał na pewno. No, to nic nie buduje. Minus 300. Oj. No, kampania ciężka, ale no w sumie mam ile? Półtorej armii łącznie, jakby to tak sumować sobie. No, coś takiego. Koniec tury. Zakończmy, no ci się cofnęli z Menefer, no i ci nas atakują, w Sais. Będzie to atak, będzie to bitwa, którą rozegramy i Kusz jako pierwszy oblega Kermę, a ci podeszli bliżej. No dobra, w takim razie port jest oblegany, który? Ten Sais, tak? Tak, to wiem. No, minus 400, czyli finansowo jest nieciekawie. No i gdzieś wyskoczy rzekomo rebelia. Okej, wrogów są 4000 i oni wymierają, plus mają perskich wojowników? Co kuźwa tutaj? Najemnicy? Może jakąś łódeczką przypłynęli, ale skąd? Że to nie ma nawet kanału sueskiego jeszcze, no ludzie. Nawet nie wiem, kiedy go wybudowali. Totalnie nie mam pojęcia. Wiecie, jak to wyglądało? Bo ja nawet nie wiem, serio. Dobra, oblegają to oni. No tak, panie szpiegu, masz mi pokazać, gdzie jest, czy w ogóle buntownicy mają jakąś większą armię. No bo to jest garnizon armii, co kurde? To też jest, a to może jakiś bug jest, to na pewno nie jest garnizon. No to ja sobie pójdę tędy od północy, ale chciałbym wciąż zostać na swoim terenie, by móc coś tutaj sobie zaraz zwerbować. Finansowo nie mogę nic zrobić, jak tam moje relacje z Sabą przez to wszystko. W ogóle Saba została zaatakowana, nie wiem, czy nie została nawet zniszczona. O, chyba Hagor to zdominował, chyba tak. Okej, tu relacje są takie. To może wyślemy dyplomatę, bo zawsze jest szansa, że wróci z dużym trybutem, a to jest bardzo fajne. Tylko mogę to zrobić? Nie mogę. No to moja żona, ja też nie jestem w stanie. Ciebie wolałbym nie wysyłać. To jest dosyć ryzykowna kwestia. O, to jest też ciekawe. O, ale zwiększa grawitas wrogów. Tu jest poprawa relacji i spadnie moje grawitas, to tego na pewno nie chcę. No to ryzykujmy, że się żaden bunt nie pojawi. Oby się nie pojawił, bo będzie problem. Koniec tury. Wow! Mam nadzieję, że nie przegramy. No i zapraszam was dzisiaj o 18 na streama. O, i będzie bitwa Slumsy w Kermie. Ale
Nie, tam niczego nie ma. I rebelia w Kermie. W porządku, utracę to zaraz. No i Kerma padnie. Plus mamy lipę z żywnością. Jak z żywnością mogę mieć lipę w Egipcie? Jaja se robisz. Ale że przez co mi spada ta żywność? Przecież tu nic nie wybudowałem, miałem tyle żywności. Może, a boże, slumsy. Okej, to może zrobię inaczej. Czy ja mogę wyjść naprzeciwko Lego? Tylko po to, żeby to już teraz utracić i nie mieć tej lipy z żywnością, bo on to chyba automatycznie przejmie. Tak, no i nie mam lipy z żywnością. Dobra, lepszy taki myk niż tego, niż niezrobienie tego. No to co, tutaj masz jakieś redwany? Masz w ogóle pełną armię. The fuck? Ty już masz pełną armię, chłopie? Kurde. No to chwila. Co to są za jednostki? Mamy tutaj, no dużo takich gości. Nie masz prawie łuczników. Masz też nubijskich Elder Archers, tylko to są łucznicy, no tak nie wyglądają na łuczników zdecydowanie. To wygląda na jakieś baga i mam też fajnych najemników drogich, jak sama cholera. No, ja wiem, trochę myślę, że nawet nie wiem, bo niełatwo to wygląda, ale ich mało ginie. Na pewno to wybronię i dzięki temu będę mógł usunąć sporo żołnierzy, wróci mi moja kasa. Chyba, żebym się nie, no cofać się nie ma sensu, nie mam kiedy się cofać. Wolę, teraz tak, przejść sobie tu, no i ruszać czym prędzej w kierunku Kesir. To chyba spróbujemy, no muszę to mądrze rozegrać, potrzebuję to rozegrać mądrze, jest ich więcej, mają samą piechotę, troszkę nawet dobrych szermierzy, ale jak zrobię dobrą strategię, no i powiem tak, na pewno ta bitwa nie jest nie do wygrania, no, na 100% da się coś tutaj wyrzeźbić, jestem tego święcie przekonany, spróbujmy. Muszę się dobrze skupić, mamy fajny teren. Ułóżmy taką szachownicę wzorem Warhammera. Tam często gram uczniami w ten sposób, czyli robię taką linię i potem biorę sobie co drugą jednostkę i ją przesuwam, przez co są oni od siebie na tyle oddaleni, że jest takie bezpieczeństwo, że nic mi się nie stanie. Dobra, to tak. Tu się ustaw, szefie, tutaj. Ciebie jeszcze chcę o tak mniej więcej rozstawić, albo nie, ciebie tak rozstawię, żebyście mieli lepszy, bardziej zasięg. Albo nawet za tobą ciebie ustawię. O, może być w sumie taki myk. I teraz piechota. Piechota tak, by byli daleko od łuczników. Żeby w razie ataku łucznicy no, mieli czas na zareagowanie. Okej, okay, tu się teraz ustawiaj. Poproszę jeszcze jeden oddział gdzieś tam z tyłu do defensywy. Albo może to będą ci lepsi włócznicy w defensywie. A tu dam mieczników, bo oni mają te swoje pociski do rzucania. No, i to jest fajna sprawa. Faraon, nie, to nie jest faraon, to jest generał. Będzie sobie gdzieś tam się przemieszczał. Lekko was dajmy o tak. No i zaczynamy zabawę. To jest już drugie starcie z tymi klientami. Fajnie mają łuki na, nie wiem, w ciele zamontowane. To może nie aż tak fajnie. To są słonie. No, jakbyśmy jakieś szamana mieli, można by zrobić zaklęcie i słonie by do nas dołączyły i staranowały oponentów. Ale chyba mam wrażenie, że może być to niemożliwe. No. Liczę, że dzisiaj uda się wyjść na prostą. W życiu bym nie powiedział, że kampania Egiptu będzie taka ciężka. W życiu bym nie stwierdził, że to będzie aż takie wyzwanie. Podoba mi się to. To dobrze świadczy o modyfikacji, że balans jest okej. Okay. W końcu jest zalecane, by grać na normalnym. Ja poleciałem tutaj na głęboką wodę i grałem na bardzo trudnym. A jeśli w takich modach twórcy zalecają na normalnym, no to arcy nieodpowiednim jest granie na wyższym. Ale gdybyśmy grali... No ty chłopie, a wiesz, że ty mnie atakuje? I to ja ciebie atakuję? A, dobra! Nie, to tak ja go atakuję, to lepiej. Dlaczego? Dlatego, że mogę go najpierw na dystans wybić. On i tak do mnie podejdzie. No to musimy zmienić pozycję na 100%. I to tak zdecydowanie. Ewentualnie mogę też go sprowokować do podejścia. Chociaż ja bym chciał najpierw jego łuczników wybić, musiałbym w takim razie ustawić się na chwilę o tak, no bo moje 6 jednostek zmiażdży jego 2 oddziały tych najemników w 2-3 salwy. To nawet nie więcej, to błyskawicznie. Z nimi się uporamy, ale was też bym wysłał, żebyście od boku tam atakowali. Tylko co ty, żeś się tak chłopie ustawił? Trochę tak mam wrażenie, że za daleko. Troszeczkę zbyt się oddaliłeś i mi to nie pasuje. Tak musimy się przestawić. No dobra, i mniej więcej tu już powinien mieć zasięg. Nie, jeszcze zabraknie delikatnie, ale zostanie wtedy kilka kroków maksymalnie i będziemy mogli uderzyć. Tylko, no nie wiem, czy nie wolałbym, żeby... Wolałbym chyba, żeby ten jednak komputer do mnie podszedł, bo teraz on mnie osaczy. Nie, to jest zła strategia. Musimy się cofnąć. Wyczuwam w kościach, że to się źle skończy. A więc, jeszcze raz, moi łucznicy, proszę się tu ustawić. W takiej linii dosyć fajnej. Szermierzy na pewno. Ma być oddział jeden tutaj, drugi w tym miejscu. Sprowokuję ich w inny sposób. Rydwanami. Rydwany będą w stanie dużo wrogów wystrzelać. Dobra, damy sobie ciebie na flankę prawą. Ciebie sobie damy tu na pewno. No i tak, oddział jeden gdzieś tu. Oddział drugi w tym miejscu na przykład. Zapraszam ciebie tu, kolego. Ciebie o tak. Ty możesz być lekko za plecami. No i rydwanami uderzmy
trzymając dystans na jego włóczników. A może by się udało w ogóle dowódcę wybić? Bo jakby się udało wybić dowódcę, oho, czyż to już jest ofensywa? Tak, to już jest ofensywa. No dobrze, że się cofnąłem, trochę jego łucznicy mnie teraz pobijają, no ale jakoś się nie martwmy. Chyba, że teraz postaram się wroga zblobować. Bo gdybym go teraz zobaczył, zrobię takiego wielkiego bloba, to byłoby fantastycznie, bo wtedy on, no byłby bardzo podatny na ostrzał ode mnie. Dobra, lekko się obrócił. A nie, on się tylko przestawił tak, o. No to ja sobie okrążam wroga tędy i polujemy na generała. Gdy padnie generał, morale tych wojowników z fajnymi piórkami na głowie padnie tak samo szybko. Ale za to z wielkim hukiem. W ogóle strzelasz, chłopie, czy nie? Przydałoby się, ale nie tak, nie, gdzie ty chłopie walisz? Nie w nich, masz do bliższy cel. Dobra, lecisz tędy, leć, 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 leć. Już ktoś do mnie strzela? Tak, już do mnie widzę, że ktoś strzelił, bo tutaj parę żołnierzy padło. To chwila, zróbmy lekką taką pauzę i moja cała piechota chce, by się obróciła i łucznicy, żeby się leciutko przestawili tak bokiem. No i teraz, są trzy oddziały, bo nie wiem w zasadzie, jak w Romie 2 doprowadzi do zblobowania. Nie jestem pewny, jak to zrobić. Czy takie wysłanie trzech jednostek na przykład na środek sprawi, że oni nie zaczną atakować, czy nie? Co myślicie? Ja myślę, że jest taka szansa. To wykonajmy ofensywę. Wykonajmy pierwszy krok do ataku. Wy też podejdźcie bliżej, byście mieli zasięg. Daj się tutaj kitraj w tym lasku, też zabezpiecz tą flankę. Ty chciałbym, żebyś ubezpieczał to miejsce. No i tak, biegniesz, ziomal, biegniesz i biegniesz. Wszyscy tak się tutaj ustawcie. Rydwanie, ty strzelasz i czy tobie to wychodzi? No tak średnio ci to wychodzi. Podjedź bliżej, no bo... No jak ta strzał leci w takim tempie, albo było slow motion, to się nie dziwię, że to nie zabijam. Trochę bliżej, zapraszam ciebie tutaj. Dawaj, 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 dawaj. No i dobra, idziemy, idziemy. W ogóle czemu by... Macie biec, panowie, macie kuźwa biec. Muszę włączyć im chyba automatyczny bieg, bo oni niekiedy... Tak średnio wykonują rozkazy. No niestety, dobra, cofaj się teraz. No i tak, masz zrobić salwę, rzucasz, rzucisz. Dawaj, rzucaj chłopie, rzucaj. Dobra, poleciało, pięknie. Nie wiem w kogo, ale gdzieś poleciało na pewno. Teraz się wbijasz tu. No i łucznicy, no panowie, strzelamy, prawda? Strzelamy, czy nie strzelamy? No chyba strzelamy. Wy już jakieś tam cele macie obrane. No teraz ty, proszę cię, wal w tamtych gości. To jest lepszy oddział, więc on może się na nich tam rzucić. I dobra, cofaj się, cofaj się. Olewamy teraz wrogów. Wymijamy wszystkich. Masz jakąś formację teraz? Masz formację. No i dowódca jest odseparowany, mogę się wbić na plecy we włóczników i złamać morale w centrum mojego nieprzyjaciela. Tu wszyscy łucznicy strzelają, ty szefie się rozpędź i biegnij w nich. Dawaj, dawaj, szarża szefie. Naparzaj. No i wszyscy, wszyscy walicie tam, gdzie jest jak najwięcej żołnierzy wroga. Musimy wykorzystać bloba, no i ich skasować. Teraz tak, ty wejdź tu. Ty wal proszę sobie w tą lokację. Rydwan się wbił, wbijasz teraz w piechotę. No pleców jak się wbijesz w tą piechotę może pójść ładnie. I przejście, żebym nie kazał Rydwanom atakować, tylko po prostu przejeżdżać. I wtedy oni właśnie zadają największe straty. Czy tak jest? Jezu, tak jest faktycznie. Ja pizgam. Jedźcie jeszcze bardziej. Poważnie tak to działa, żeby tylko mi się zaraz generał nie wykrzaczył. I już zabił 140. Fucking hell. A gdybym sobie jeszcze ciebie zainspirował, byś miał bonus przypadkiem do statystyk, powinieneś mieć. Dobra, wszyscy walcie teraz w nich, tribesmenów. No wy tam walcie teraz w tego bloba, bo centrum zajmuje się dowódca z Rydwanami. Dobra, tędy jedziesz. 200 mamy na liczniku ludziska, to bardzo fajny wynik. Dobra, wróćcie z powrotem tam. Tylko musisz być w ruchu, cały czas musisz jechać, 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 jechać i kasować. Najlepiej w kierunku łuczników. No, zatrzymało się killowanie oponentów i oni do nas jakimś, nie wiem, jakim lewym cudem dobiegli. Ale dobra, teraz walimy w nich z boku, szybko się teraz przez to złamią. Dowódca radzi sobie dobrze. Jedź dalej, jedź dalej, jedź dalej. Oni są pobijani, to jest, zobaczcie, po 30 żołnierzy w oddziale. To jest już naprawdę bardzo mało. Przy okazji tutaj, żeby to wygrywało, możesz w nich strzelać. Wy proszę walcie gdzie indziej. No i chyba zapowiada się, że jest coraz to lepiej. No, jedziesz dalej, no i proszę, walisz w nich, ty się musisz przestawić tak, o, ty sobie też szefie napieprzaj w tą jednostkę, koniecznie, brutalnie. Dobra, jedź, 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 szefie. I to uciekaj teraz, nie możesz doprowadzić do walki w zwarciu, wycofaj się. Ty proszę cię, no już wal sobie w ten cel, albo nie, wszyscy teraz walicie w nich, wszyscy. Dowódca, no w plecy tych gości nie chcą się wbijać, jest to ryzyko. Leć w jego łuczników, nobijskich, zwykłych, mam 340 fragów, pięknie. Dobra, wejdź teraz w tamtych gości, wy też już wszyscy się fokusujecie na tym oddziale. Wy możecie powoli w tych wycelować, albo nie, ty dalej walisz w nich, to jest dla nas ważniejsze. Jest okej, jest okej i łucznicy no uciekają, są szybcy, ale są też groźni.
to będziemy tak uciekali. No tak, taktyka na uciekanie, no co tu lepszego wymyślić? Co to myślicie? Ja myślę, że to jest chyba najlepsza rzecz faktycznie, jaką możemy zrobić. Dobra, wycofaj się. Też postaram się trochę wycofać. Ci już też się łamią. Ej, pięknie to wychodzi. No ogólnie straty ja ponoszę gigantyczne, jak widać. Ale, no nie ma lipy. Dobra, walisz w nich, odwróć się, tamci przytankują, też uciekasz. Wal sobie już w tamtych, tutaj rydwanem w miarę wygrywam. No i będę musiał najemników szybko skołować sobie, jak najwięcej tylko się da. Po to, żeby ich za chwilę wysłać na osadę, bo ja tą osadę będę musiał zdobyć. I to jest pewniaczek. Dobra, wal. Są gęsto ustawieni. No tych już prawie nie ma przy życiu. Możemy zmienić target. Tymi nawet mogą ich dobić. Ich jest tylko 20 kilku. Teraz spokojnie chyba zmiażdżymy. Co wy na to? Wal w nich. Możesz się bić w zwarciu niby. No to olej temat. Ty w sumie uciekaj. Dobra, oberwali. Widzę, że giną. Dobra, lecisz na jego łuczników. Na pewno w tym momencie. Uciekaj. Ty... No w sumie bejtuj trochę. Strzelaj sobie w nich. Cofnij się. Dobra, spękowali, walisz teraz w tamtych, walisz w tych. Ty się teraz cofasz. Rydwany pędzą. O, widzę, że ten wrócił morale. No i tu mamy tak, mamy też 4 psmenów, którzy mogą salwą nas pobijać, ale liczę, że nie zdążą. I no kilka oszczepów poleciało, ale bardzo było to bezbolesne dla mnie. Udało się na szczęście z tego wybrnąć, w miarę nie najgorzej. Dobra, cofaj się. Strzelaj, ziomal, idziesz teraz bić z nimi w zwarciu, musisz ich tak dorwać. Ty proszę przejść teraz w tym kierunku. Dobij mieczników, dobij zaraz tych łuczników, bo tych kilkudziesięciu łuczników wciąż może nas naprawdę pobijać. Może to być bardzo nieprzyjemne w skutkach. No i możemy już w tych chłopów, myślę, że całkowicie olać i zacząć walić w nich. Wal. Fajna bitwa, dużo kminia. Takie bitwy są chyba najlepsze, tak mi się wydaje. No i ty już się przyceluj powoli na wroga. Dobra, albo nie, cofnij się w ogóle. O, już nie ma amunicji, no to strzelamy na razie, to strzelamy, niczego innego nie robimy. Ty trochę tu bliżej, pędzisz w nich, też pędzisz w nich, najwięcej zabił dowódca. Giną, dobra, złamali się, amunicję trzeba oszczędzać, to jest najważniejsze. Jeszcze się, dobra, broken, złamani są, do przodu, to teraz walimy sobie w... To są zwykli, no to teraz na generała się już przygotujmy, więc mam dwa oddziały tylko ze strzałami, z amunicją. Dobra, szybciutko, to już się właśnie w nich wbijam, szarża wychodzi, czyli co, ustaw się tutaj, ustaw się tak, wy możecie pomóc z tymi włócznikami ich okrążyć, od lewej i od prawej, to sobie strzelaj tam, tutaj no udało się, powracamy w tym kierunku, no i pan dowódca, bezimienny, nameless, no to mi rozbraja, powiem wam, ten bezimienny, naprawdę, ilu was jest, 136, trochę ich tam wcześniej wybiliśmy. No i dobra, coś tam strzelamy sobie fajnie, jest okej, okay, jest bardzo okej. Okay. Teraz tak, masz od tej strony uderzyć, ty od tej strony masz uderzyć jeszcze szybciej i jeszcze brutalniej. Wywracacie. Nie wiem, czy nie powinienem ich dobijać moim generałem. No, chyba powinienem, ale... Dobra, on jest wolność. Nie, te rydwany nie są tak jak konie, jest o wiele wolniejsza jednostka, mam wrażenie. Nie uważacie? Dobra. I to jest prawdopodobnie Army Losses, czyli tak zwane GGWP. Panika wszystkich jednostek wroga. Udało się. No to opieramy moją machinę wojenną zdecydowanie na ten moment na łucznikach i rydwanach. Zdecydowanie, chociaż docelowo na pewno będziemy na ciężkiej piechocie, bo łucznicy stracą swoją użyteczność, gdy już w grze pojawią się lepsze, cięższe jednostki. Wtedy na pewno będziemy się przejść na coś lepszego. A nasza piechota elitarna jest fajna. To już są takie dobre pancerze, fajne miecze, nimi będzie się grać przyjemnie. No nie mogę się doczekać. Technologia w Romie 2 nie jest jakaś bardzo długa, więc prawdopodobnie w miarę szybko powinniśmy do tego dojść. No. Jedź jeszcze, dobij ich. No i teraz tak, odbijemy osadę. W osadzie to wyrobuję oddziały. Mam nadzieję, że komputer szybko uderzy na tą pseudo-Aleksandrię, w cudzysłowie. Będę mógł wtedy usunąć część żołnierzy stamtąd. Nawet może się z nimi dogadać i dzięki temu zrobić tu tą armię lepszą. Straciłem ponad pół armii, wróg stracił większość. Czy się przegrupuje? No jest mniej niż 10%. Nie powinien, chociaż tu chyba nie zależy... O ten, nie jest ważny procent, ale jest ważne, czy chociaż jeden oddział będzie w stanie przetrwać. Bo jeśli jeden oddział będzie w stanie przetrwać, czyli w ogóle nie oberwie, no to chyba komputer tak czy siak się przegrupuje. A może nie? Zobacz. O, nie przegrupuje się. Dostanie teraz kosę. To znaczy topór, nie kosę. W ogóle on miał czepesz. My mieliśmy taki toporek typowy. No i straciłem jedną jednostkę. Możemy ich wypuścić, żeby mieć dużo pieniędzy. I od razu w tej sytuacji cofnąć się do mojego pięknego centrum werbunkowego i teraz tak, na pewno zwerbować, no trochę żołnierzy chyba, prawda?
No, przydałby się Rydwan, ale są mega drogie. Przydałby się ich może połączyć, bo werbunek jest dosyć tani, a zanim oni się zregenerują... O Jezu, 38 tur! Boli was coś chyba? No to nie. Dobra. Czyli jak zrobię taki myk, to będzie to bolesne? Będzie na pewno. No was też sobie pozwolę połączyć. Was też z tymi. Jeszcze jedna jedno... Dobra, na razie tyle. Na razie koniec. Uderzymy za turę dwie lub trzy. Albo się w ogóle cofnę, bo jeśli on ruszy dalej, to się będę musiał cofnąć i wtedy ruszymy dopiero, kiedy tu wygram. No dobra, w każdym razie chyba chciałbym teraz skończyć turę i nie wiem, czy nie przejść do obrony wybrzeża. No właśnie, no ale już taką bitwę graliśmy, to pozwólcie, że sobie to zacznę w własnym zakresie i zobaczymy się za chwileczkę już w trakcie bitwy. Myślę, że już pod jej koniec. No, najprawdopodobniej da się tę bitwę wygrać, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że gram tę bitwę już z godzinę, dosłownie, bo po prostu, kiedy bronię murów, to odnajdywanie dróg jest tak bardzo źle zrobione w tej mapie. Nie wiem, co się dalej Aleksandra musiała spieprzyć, bo normalnie jest dobrze, ale tylko w Aleksandrii na murach jest tragedia, no i jednostce, jak już raz każesz stać, no to ona nie zejdzie. A jeśli każesz jednostce, która nie jest na murach, wejść, to też nie wejdzie, więc, no, powiem wam, że bardzo dziwna sytuacja, dlatego... Dobrze, że był save, autosave sprzed tury, sprzed bitwą, bo to wczytywałem łącznie 3 razy, bo starałem się to wygrać, ale normalnie nie da się, kiedy Rydwana mi też się nie da wygrać, bo się to wszystko baguje. Pomyślałem, że dobra, skoro tak olewam te mury zbagowane, bronimy się normalnie, no i normalnie, najwidoczniej, jak widać, uda nam się odnieść zwycięstwo, ale coś ta Aleksandria, no nie do końca jest taka, jak być powinna. O, ale to już jest nieistotne, bo grunt, że zwycięstwo prawdopodobnie będzie nasze. No to sobie teraz dobijmy tych dziadów, dowódca wroga, no i patrzcie, też każe im jechać, nie? Oni takie myki robią. To właśnie to też jest przykład tego mniej więcej, jak to wyglądało. Najlepiej pierwsza bitwa, to było tak, wyjeżdżam przez bramę, wtedy chyba komputer nas atakował jakoś od innej strony, gdzieś, nie wiem, zakładam, że tutaj. I wyjechało dwóch jeźdźców, reszta została. Po czym, kiedy chcemy tym dwóm jeźdźcom kazać wrócić, to nie, oni jadą naokoło tamtędy, czy tam, no przez tą, nie, gdzie była kolejna brama, przez tą bramę, no a to była horda wroga, więc się tak złożyło niefortunnie, że pośród tych dwóch wybrano był też generał. No i jak się domyślacie, no Janusz delikatnie zrage'owo pomyślałem, pierdolę, doprowadzę do tego, żeby tę bitwę normalnie rozegrać, żeby się zbędnie nie tiltować. No i dobra, tu jest teraz stacja, więc bierzemy sobie naszych wszystkich najemników, no i wyprowadzamy mniej więcej w tą stronę. A, ojojoj, wy tak, a, to są łucznicy. Myślę, że porcerze już takich zraszowali, no, to był przerąbane. Są już bardzo też podłamani, morale mają niskie. No w takim razie to co, to już jest raczej taka typowa wykończenióweczka. Widzimy się, kiedy będzie już wszystko wiadomo. I tak też nieprzyjaciel został osaczony w wąskiej uliczce i wreszcie spańkował, dając nam, no kosztowne, bo kosztowne, ale jednak zwycięstwo. W takim razie straty 2000, wróg poniósł straty rzędu 3000, ci irańscy, kurde, wydawali się groźni, ale no udało się ich wybić za pomocą łuczników. No i dobra, no jestem zadowolony, było ciężko, ale teraz mogę z części z nich zrezygnować i tam na południu sobie armię taką normalną, regularną zrobić, by ruszyć czym prędzej z podbojem południa. O, teraz jeszcze zobaczcie, wpadnie ponad tysiak za to. Wspaniale, jakby oni się w ogóle chcieli teraz dogadać i zakończyć tą waś, no to byłoby najlepsze. Przy okazji, czy ja mogę zrobić sobie teraz event? Oho, Chariot Race. Bardzo fajnie. To zdecydowanie wolałbym, żeby teraz były tańsze. I Chariot Workshops increase production and lower cost. A jaką produkcję zwiększam? One cokolwiek produkują? Nie wiem, ciekawe, ale wiem, że mogę sobie coś tutaj fajnie zboostować. I tak, co to jest? To jest szansa, że mogę okraść wrogiego agenta. Fajna opcja, ale nie wiem, czy ja to w ogóle widzę wrogich agentów, by mieć możliwość z tego korzystania. Niemniej jednak możemy sobie to zboostować. Naszą taką bierną cechę też poproszę. Tutaj ci goście się wycofują, a... Kuszy ci głodują i dobrze, ja was w głód wpędzę. No i muszę to czekać teraz 5 tur, żeby móc zrobić sobie kolejną czynność. Dobra, w porządeczku, możemy poczekać, mi tam się jakoś drastycznie nie śpieszy. No to co, na pewno chciałbym tutaj widzieć włóczników. Oni się już 7 tur, więc troszeczkę szybciej się ogarniają. No i 200 tylko kosztują złota, ale tanio. Na pewno od razu 4 takie oddziały. Tu, to na pewno musimy ich dobić, koniecznie. Komputer raczej ruchu nie ma po poprzedniej przegranej. Na automacie agresywna
postawa, dobijamy was, znowu za pieniążki wypuszczamy. Pięknie, Tutenchamon awansował. Co to za Tutenchamon? To jest jakiś mój ważny generał, czy to jest... A, to jest ten kolo. No dobra, dobra, dobra. No to tak, panowie, co wy na to, by się dogadać? No, bitwę przegraliście. Nie pierwszą, a już drugą. Nie, z nimi chyba pierwszą bitwę. To chyba... Nie, nie, to już jest druga bitwa z nimi. No to przegrali. Mogliby się no, jakoś tam... ukorzyć, cokolwiek powiedzieć, no panowie, no pokonaliście nas, kończymy tą wojnę. Jeszcze trybut by nam wypłacili, ale nie, komputer. No mądrze zresztą dalej się stara, bo tak naprawdę ma szansę jak najbardziej tutaj wiele jeszcze zyskać. No tak, ja sobie was połączę w jedną taką fajną całość. Was mogę też połączyć w ten sposób. Świetnie, was na pewno usunę i resztę chciałbym chyba zostawić. No i mam 1600 plus 700 naturę. Ładnie, ładnie, bardzo ładnie. Co możemy tu jeszcze wbić? Chciałbym ci dać bonus do zadowolenia, może niekoniecznie. Bonus do morale, bo zauważyłem, że morale jest akurat cholernie kruche. O! I takie barykady. To też jest fajne. Bierzemy cię, awansujemy. No i co? Tu werbunek trwa. Będę mógł w turze kolejnej zrobić sobie już taki werbunek ostateczny. Ty się wtedy cofniesz w tamtym kierunku i chyba jest to moment końca tury. Czy może ci państwo byliby chętni się dogadać? Nie byliby chętni, ale może mógłbym zrobić sobie fajną czynność dyplomatyczną pod tytułem wysłanie ciebie. Nie mogę tego zrobić. Mogę też relacje poprawić, mogę zorganizować jakieś eventy fajne, no ale chyba nie chcę. Fajnie on wygląda, no rozbrałem mnie ten nasz faraon. Jest piękny, ciekawe jak nasz drugi będzie wyglądał. Już ma 13 lat niby. No, fajosko. Dobra, chyba się nie zbuntujecie. Nie będę wydawał kasy, to jest 1000 ponad, za dużo pieniędzy. Zróbmy zapis. Ten autosave mnie uratował. Gdyby nie on, byłaby tragedia. Byłby na... W ogóle nie zrobiłem save'a normalnego. Ja, dzisiaj gram tylko na autosave'ie. Kurde, to niedobrze. No, bo jakby coś się spieprzyło i autosave by się zrąbał, no to musiałbym powrócić do momentu sprzed pierwszego odcinka. No i córka osiąga wiek Rajdy w Anatolii, Nysza. Oho, rajdy antolijskie. Oj, Chetyci mają przerąbane. Ja czuję, że jak Egipcjanami idzie tak ciężko, to Chetytami byłoby tak bardzo tragicznie. Jestem przekonany w 100%, że to byłaby kampania mega, mega wymagająca. Dobra, zrób mi tak. Ciebie proszę kolego i jeszcze trzy takie oddziały i ja na to wszystko wydam. No, wydam dużo pieniędzy. Musiałbym z czegoś dalej zrezygnować. Z czego? Co jest najdroższe? Ci są bardzo drodzy i wcale nie są tacy rewelacyjni. Mam wrażenie, że oni za szybko w bitwach pańkują. Poważnie. Łuczników też wywalę, później sobie ich, jak będę potrzebował, to dowerbuję. A teraz czas... ruszyć się i rozwinąć, bo jest tura, czy mogę zobaczyć? 25. No a ja stoję w miejscu tak naprawdę. Nic się nie zmieniło od początku, poza tym, że no mam skopaną gospodarkę i trochę porażek na karku. O, w ogóle macie dwie armie. No i Nil wylał dobrze czy niedobrze? Nil wylał niekorzystnie, a to nam daje... O ja, ale debuffy, jeszcze mniejsza lojalność, ale to się tyczy Egiptu wyłącznie dolnego. Pięknie. Frakcja zniszczona, Kambodża, no i Highland Raiders, czyli tych Raidersów zniszczyli. To tak, teraz... Szefie, wysyłam ciebie natychmiast tu i to tak natychmiast, natychmiast, natychmiast. Myślę, że w trybie marszu będzie najlepiej, żeby czasu nie tracić, odbić to, tu się ulokować i ogarnąć, żeby to na pewno było zadowolenie, bo tu na szczęście w Egipcie już jest spokojnie. Spróbujmy użyć dyplomacji Libu, jak tam wygląda sytuacja. Fajna, macie w ogóle fajny symbol. No, aha, czyli frakcje w sumie wszystkie, które odkryłem, nie licząc naszych partnerów handlowych, są nam nieprzyjazne. No to nie świadczy o niczym dobrym, ale bym chciał bardzo usilnie z nimi się jeszcze dogadać. No ale nie wchodzi to w grę. Szkoda, no ale oni mają jakieś swoje własne wojny, własne konflikty z jedną, jakąś jedną frakcją, Sutea, a więc z państwem leżącym na, no, środku Wielkiej Pustyni Arabskiej. Ona chyba tak się nie nazywa, ale jakoś tak. I ty mnie, gościu, atakujesz. O ja pieprze. Zapomniałem, że w tej grze, jak ustawię ten tryb, to komputer robi trapa. Patrzcie, dawno nie grałem w Roma i zapomniałem. No dobra, ludziska drodzy. Będzie zasadzka. Będzie zasadzka. Jakoś to muszę wygrać. Jeszcze nie wiem jak. Zobaczymy. Wiem, że wróg ma przewagę, ale ja mam też dobre oddziały. No i nie wiem, czy nie będę zmęczony w tym trybie. Zobaczymy. Rydwany, oby coś tam wykminiły. W każdym razie, jak się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam na Facebooka, Discorda i Twitch streama. Linki w opisie. Trzymajcie się, na razie, żegnam. Hej, hej.